dobry, kochani. Dzisiaj tak ciemno, że pierwsze co rano zrobiłyśmy z dziewczynami, w sumie z Oliwią, bo Sandra jeszcze śpi, to odpaliłyśmy choineczkę, bo już niedługo jej tutaj nie będzie, więc trzeba się nią cieszyć. Kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jak widać po załączonym obrazku, dopiero wstałam. Mam na sobie piżamę z Primarka, taką, można powiedzieć, że chłodniejszą niż wszystkie inne zimowe piżamy, które posiadam, bowiem w Gdańsku jest naprawdę ciepło i jak ostatnio spałam w mojej piżamie w jednorożce takiej jakby polarkowej, to budziłam się taka zgrzana, musiałam wziąć prysznic, dać ją do prania i w ogóle stwierdziłam, że nie, w tym roku zima naprawdę jest bardzo ciepła i to nie jest pora na takie piżamy. Więc czekam na mrozy, może jestem dziwna, bo nie przepadam za tą porą roku, ale skoro już jest, to niech będzie ten śnieg, niech będą mrozy, bo zupełnie inaczej się wtedy funkcjonuje. Sandra jeszcze śpi, Oliwia właśnie wstała, zapaliłyśmy lampki na choince, bo jest dzisiaj dość taki ponury, ciemny dzień. I my spędzimy go częściowo w domu, a później sobie gdzieś pojedziemy, więc to będzie spokojny dzień, bez pogoni, bez pracy. I naprawdę każdemu życzę takiego spowolnienia. To jest to miasto, a taka wersja też będzie. I myślę, że bardzo fajnie będzie zająć tak rodzinnie, ze wszystkimi i będzie lepiej niż na kartce. Zostało mi trochę kawy, więc będę teraz grzeszyć i zjem moje ulubione Merci kawowe. Dajcie znać, które jest waszym ulubionym. To, które u nas zawsze zostaje, to jest ciemna czekolada i marcepan. Nikt tego nie chce później jeść. Oczywiście i tak nadchodzi moment kryzysowy, kiedy nie ma nic innego słodkiego do zjedzenia i wtedy to znika, ale generalnie tak to wygląda. Te wszystkie migdały, pralinowe, orzechowe, to wszystko znika. Te są moje. Kapcia. Teraz oglądamy Abstra. Pijemy kawę, herbatę, jemy pierniki i przyszedł kurier z jedną, chyba z dwóch paczek z Zary, więc jestem w szoku, że tak szybko nam przysłali. I nagram wam haul, a teraz ją otwieram po to, żeby wyjąć Oliwki buty, bo jakiś czas temu znalazłyśmy bardzo fajne buty na zimę, nie dla Luisa, tylko dla Oliwii, więc zaraz zobaczymy, czy są dobre. Wsunęłam karton pod choinkę, tak żeby Piotr się nie denerwował, że stoją znowu jakieś kartony w domu. Poczekam na kolejne przesyłki, bo trochę rzeczy kupiłam na wyprzedażach. Nie, tam nie wiadomo ile, ale w kilku różnych sklepach. Także jak to wszystko na mnie przyjdzie, to nagram haul. A teraz otworzymy tylko Oliwii buty, bo dziewczynom też parę rzeczy zamówiłam. Uuu, jakie futro! Ale fajne! Właśnie to taka masakra. Muszę dosuszyć rzeczy. Zobaczcie, to jest do poskładania, a te rzeczy są do dosuszania, bo coś nasza suszarka od wczoraj ściemnia, ma jakieś trudne chwile. Piotrek właśnie przyjechał z pracy na chwilę i dzwoni na serwis. A ja w całym tym praniu, w tych domowych pieleszach wyglądam tak, zrobiłam makijaż, się ogarnęłam, bo jedziemy do Madzi zaraz ją odwiedzić. No już jest prawie sucha. Także zabieram dziewczynę i po drodze zahaczymy kwiaciarnię i pomyślałyśmy sobie, że kupimy cioci kwiatki, żeby jej było miło. A zanim wyjdę z domu, chcę coś pokazać, znaczy pokazać, opowiedzieć o jednym moim akcesorium. Poprosiła mnie o to Wicka Dorota. I ta rzecz to jest mój fioletowy pasek, który kupiłam w wakacje, jak byliśmy w Niemczech w outlecie takim designerskim, tam właśnie był outlet Gucci'ego. Torebki były tragiczne, same stare modele, ale były ładne paski. Doprawdy z tym starym logotypem, ale mi się bardzo podobają. I ten pasek to jest chyba 95, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy, bo ja tutaj gdzieś mam dokumenty do niego. I też nie pamiętam jego ceny. Poszukamy. W każdym razie Dorota mnie poprosiła o to, abym pokazała ten pasek, powiedziała ile on ma.
właśnie jaką on ma długość, jestem zadowolona. Jestem dumetka z handem, po prostu wiecie co. Jestem bardzo z tego paska zadowolona. I jego cena była okazyjna. Już wam mówię, bo nie widzę. 160 euro. Także naprawdę to nie jest dużo. A on jest z bardzo fajnej skóry. O, to powinno być jeszcze napisane, jaka to jest długość. Nie, to jest 90, nie 95. 90 cm. I ja go noszę do takich spodni z takim półwysokim stanem. Także i go zapinam wtedy na drugą dziurkę. Czyli mogłabym śmiało mieć 95, bo ja mam 100 w biodrach. Ale ta klamra wygląda tak, on jest naprawdę świetnie wykonany, szlufki się tutaj nie odbijają nad nim, jest gruby i porządny i tak. Pewnie kiedyś sobie kupię ten pasek z tym nowym logo, chociaż nie wiem, to stare chyba, jeśli chodzi o opatki, mi się bardziej podoba. A zapach, który noszę bez przerwy teraz zimą, to jest czarny anioł Givenchy, już jakiś czas temu go kupiłam, połowy butelki nie ma, on jest bardzo taki tajemniczy, odymiony, tutaj czuć kadzidło, jest też lekka nuta słodyczy. To jest zdecydowanie zapach właśnie na taką porę roku, dość ciężki, bardzo, tak jak powiedziałam, tajemniczy, raczej dla dojrzałej kobiety, więc naprawdę uwielbiam go. Mam teraz kilka flakonów, ale tego używam właśnie cały czas, także spsikam się i lecimy. Takie gerberki dla Madzi, myślę, że są piękne, takie delikatne. Także możemy jechać dalej. No, świetna pogoda, zobaczcie. Piękna jesień tej zimy. Chciałam wam zaprezentować mój najnowszy toczek. Podoba ci się? A wiesz, od kogo go dostała? Od Kretki. Pamiętasz Kretkę? Jak tutaj byliśmy u was? I była Wiktoria taka jak ty. Pamiętasz, jak z nią się bawiłaś ładnie? Co ugryzła ją afera? Jak dzieci pamiętają takie rzeczy. A przed nami, obok nas i za nami korek. Magda mnie uświadomiła, że mam jedną kreskę bardziej, ta jest trochę grubsza. Ale gdyby moje kreski były idealne, to już bym nie była vloglolą. Już bym po prostu nie była sobą. Ja zawsze muszę mieć coś nieidealnego, albo delikatnie nieroztarty cień, albo mocno nawet nieroztarty cień, albo krzywe kreski, albo szminkę na zębach. No taki jest mój urok, no co mam wam, kochani, powiedzieć, także wiecie, życie. Stoimy w korku, jedziemy na konie i pogoda jest iście książkowa, czyli koc, herbata i książka. I myślę, że jak wrócimy ze stadniny, to właśnie taki będzie nasz plan. Jaka straszna mgła tutaj była po drodze i tak śliska droga, że po prostu miałam wrażenie, jakby ktoś nasze auto zepchnął na bok. A przejeżdżałyśmy akurat obok takiego ogromnego, opuszczonego hotelu, więc wiecie, wyobraźnia działa. Brrr. Gdzie jest Luisku, mój drugi kapeć? Pytam się ciebie, ja. Jest mój kapeć. Standardowo chodzę w jednym kapciu. Idę robić herbatkę, bo trochę żeśmy na konikach przemarzły. I zadzwonimy do Kreci. Zobaczymy, czy Krecia w ogóle odbierze. Już. Zobaczcie, dopiero co dzisiaj zmywarkę załadowałam. I już są brudne. Zobaczcie, jak Luis traktuje swoją świnkę. Na grupie, aż szafę mi otworzył, na grupie bulldogów, na grupie fanów tej rasy, wiele osób chwali te świnki z Ikei, jakoby one były świetnymi towarzyszami dla ich psów. A to co Luis robi z tą świnką, gdyby nie moja kontrola, to on by ją w 5 minut po prostu pozbawił kończyn, uszu i ogona. Także tak zdawkowo ją dostaje, ale nie traktuje jej najlepiej. Właśnie montuję film, który za chwilę się pojawi na kanale, więc jak oglądacie tego vloga, to on już jest. I w międzyczasie szukałam na Instagramie akurat starych zdjęć z jednej restauracji, bo chciałam ich, tak można powiedzieć, uhonorować pozytywną opinią na TripAdvisorze. Ostatnio częściej dodaję te opinie, bo wiem, jak ważne one są dla restauratorów, więc jak znajdę zdjęcia, to zrobię screena i dodam. O, jakie to pyszne!
Gdzie to było? Ciekawe. Aż kliknę, nawet nie pamiętam. W Gudze. Chyba jutro podjadę do Gugi na coś pysznego wegetariańskiego. I chcę Wam polecić bardzo wyjątkową książkę. I pozdrowić jej autora, Łukasza. Tę książkę wysłała mi jego opiekunka i on nie wie, że ta książka jest w moich rękach i już ją przeczytałam. Czytałam ją w święta. Naprawdę bardzo szybko ją przeczytałam. I to jest taka historia, dziennik Łukasza, który jest chory, chociaż to słowo w ogóle do niego nie pasuje, gdyż mimo tego, że od zawsze porusza się na wózku inwalidzkim, żyje pełną piersią. Nie ma żadnych ograniczeń. Jest taki jak my wszyscy, ludzie zdrowi. Dla mnie on też jest zdrowy, a wózek jest tylko dodatkiem. Wspaniałe podejście do życia, niesamowita siła i umysłu, i fizyczna. No naprawdę powiem Wam, że bardzo fajnie taką książkę przeczytać. Jeżeli macie jakieś problemy w życiu, to myślę, że ona może Wam dodać trochę po prostu siły. Także link do strony Łukasza zostawi Wam na dole. Ciebie, Łukasz, bardzo pozdrawiam. Otylię również. Myślę, że należą jej się duże podziękowania za zrobienie tak fajnej niespodzianki. Pokażę Wam jeszcze Łukasza może na jakimś zdjęciu. Pierwsze zdjęcie jakie, a to akurat jest historia, jak był na balu i chodził do przedszkola, w którym były same zdrowe dzieci i on się najlepiej właśnie tak czuł, bo afirmował się i generalnie no, żył jak zdrowy człowiek, tak jak Wam powiedziałam. I tutaj są opiekunki, które go poderwały do lotu i on faktycznie latał tak jak Superman. Także widzicie, jak dużo też zależy od tego, na jakich ludzi my w życiu trafimy. Łukasz, Łukasz, gdzie Ty jesteś? Gdzie się żeś schował w tej książce? O, tu z imprezy. Także widzicie, tu nawet ciężko znaleźć zdjęcie, na którym Łukasz by siedział na wózku, smutny, utrudzony. To on tutaj na środku, w centrum. Także polecam. Jaką Piotr kolację naszykował w drugim pokoju. Ojejku, moje ulubione. Jesteś taki wspaniały. A wiecie, jak ja mówię o tym sushi? Że to jest sushi z bigosem. Bo to wygląda trochę jak bigos. Jest pyszne.